Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach roli 1883-1912. Praca Małgorzaty Domagalskiej. Nienawiść do Żydów, której tragiczne apogeum przypadło na czasy II wojny światowej, zaczęła narastać na długo przedtem, nim do władzy doszli europejscy nacjonaliści. W Polsce jednym z takich ziaren było czasopismo Jana Jeleńskiego. Opisując działalność roli, autorka pokazuje procesy, które doprowadziły do powstania polskiego antysemityzmu i czynniki, które pozwalały go wzmacniać po upadku powstania styczniowego. I choć środowisko skupione wokół pisma wielokrotnie zastrzegało, że ich stosunek do Żydów nie ma podłoża agresji, to i tak język antysemickiej prozy przełomu wieków czyta się z niepokojem, mając w świadomości to, co miało się wydarzyć w Europie kilkadziesiąt lat później. Honorowy, dobry i przystojny polski szlachcic kontra zły, rozpijający Polaków, chciwy i mający inklinacje do zbrodni Żyd. Takimi stereotypami karmili się czytelnicy prozy zamieszczanej w roli. A obok nich, w roku 1905, w Łodzi i innych miastach, to m.in. polscy Żydzi walczyli o lepsze życie z rosyjskim zaborcą.